Hunchman's Covers. Jakby co, to audio jest nagrywane po tym, po nagraniu tego filmu. Zajęło mi tydzień zrobienie tego filmu. No i ogólnie tutaj pomysł Loraczka, zrobienie kaktusiarki. Po pierwsze, zdobywanie tych materiałów. Jeśli chcecie znaleźć sali chwały, to napiszcie swój własny pomysł. Dobra. Teraz będzie jeden z niewielu momentów, który będzie głos na tym filmie. Jest jakby tutaj. Chyba coś tam jest. O, fajna góra. O, tutaj będzie taka farma kaktusu, więc zaczynamy. Dobra, mamy chwilę, tylko zobaczę poradnik. Jak to mniej więcej do wysokości będzie trzeba, bo mam zapisane. Czyli trzy kratki, takich cztery uznajmy, że będą. Więc pierwszy budujemy obudowanie, to będzie miało cztery piętra. Albo nawet sześć załóżmy. Dobra, pierwsza część zrobiona. Teraz czas tutaj zająć się tym zamienieniem dołu na deski. Boże, będę musiał jakąś nową łopatę zrobić albo ekspiarkę. Prawdopodobnie następny odcinek to będzie ekspiarka chyba Guardianów czy tam Endermanów sobie zrobię.
pierwsza część zrobiona. Teraz tylko ogarnięcie tej. No. Szczerze, że przydałaby mi się woda teraz. Ta tutaj, wiecie jaka. Pomysł. Tylko bym musiał zrobić cięcie. Dobra, już wróciłem, więc teraz tylko... Trzeba chwilę cukerboxa sobie tutaj postawię, bo to by było mi łatwiej. To wszystko trzymać, wszystkie itemy ważne. Ile to kratek ma? Jako miał fajnego, więc teraz musimy tutaj też kopać sobie dziurę.
ja się zajmę tak jakby zbudowaniem czegoś na wzór magazynu. Może to łopata. Aha, chwila. Teraz będzie robiony magazyn, tak pokrótku będzie pokazane. Zdane jak to mniej więcej wygląda. Magazyn chyba każdy wie jak działa. To w bardzo prosty sposób, więc... Poczekaj. O, chwila. Teraz będę nagrywać sobie z głosem na teraz, czy tam... Czasami po prostu nie mam czasu, tak jakby ten... Tutaj głos później, po zrobieniu odcinka. Inka, po prostu teraz zrobię ten głos normalny. Tyle nie starczy, więc będę musiał jeszcze pójść po żelazo. Ogólnie się skończyły materiały, ten magazyn do mnie za chwilę starczy, więc będę musiał jeszcze zdobyć te
materiały i będę musiał jeszcze pójść do ekspiarki, by sobie temu uleczyć, więc poczekajcie. Ogólnie zdobyłem dużo piasku, teraz trzeba go przepalić. Palić, no i zaczynamy. Ogólnie już wróciłem, wszystko co jest potrzebne. Tylko się do mnie tu liznął. No to teraz zaczynamy teraz kontynuujemy dalszą część tej budowy. No już magazyn skończony prawie, tylko pokażę taki jeden fajny mechanizm. Nie wiem czy to wystarczy, ale powinno. Jeden fajny, prosty mechanizm. Nie ma miejsca. Więc gdzieś indziej go zrobię, tam na zewnątrz najlepiej. Gdzie mechanizm na przerobienie ten pomila. Bo... to wszystkiego. Tak jakby chował to tutaj. Więc kontynuuję. O, rozpadało się. Strona tej farmy zrobiona. Teraz trzeba usunąć te cosie. Nie tak się prezentuje początkowa ta farma.
Dobra, teraz tylko tę stronę zrobić. Chwila. Ale... Ogólnie teraz nie ma kaktusów, więc będę musiał poczekać, żeby się trochę zrespi, więc poczekajmy. Dobra. Udało mi się zdobyć trochę kaktusów, więc teraz będzie kolejna część, gdyż teraz tego nie zrobię po prostu. Znaczy to będzie ostatnia tak jakby tego typu ten. Będzie po prostu... Mówię, tak więcej będzie wyglądać każde piętro budowy, więc po prostu pokażę tak w skrócie, jak to wyglądało. Po prostu, że tam... No i już część zrobiona. Miana to z kaktusami, więc cięcie. Zapomniałem włączyć nagrania. Chwila laguje. Zapomniałem włączyć nagrania, ale to tak się więcej prezentuje. Teraz będzie budowane kolejne piętro. Te piętro takie będzie pokazane na koniec, jak zostanie zbudowane. Ale to będzie wszystko tak samo teraz wyglądać, więc... Tak to się prezentuje, na sam koniec zrobię taki ogród dookoła, więc do następnego piętra. Teraz właśnie koniec już tej budowy. Ma 6 pięter. No i ogólnie dużo kaktusów. Każdy mi się tylko odczytał, kiedy było pięter. A na to. Tak, jak to zrobiłem.
Jeszcze pokażę, jak działa. O, noc. To już jeszcze tylko pokażę, jak kompostownik działa. Jest jakiś 110 kaktusów. Będzie kak. O, pana to. Teraz tak działa automatycznie. No to tak ogólnie się prezentuje ta farma. Piszcie propozycje, co zrobić, wtedy się pojedziecie na sali chwały. Jeszcze tylko ta osoba, która wymyśliła pomysł na tę farmę, pokaże jej nick i będzie w stanie zapisać w tej chwili chwały, więc do zobaczenia do następnego odcinka. Pa!